Świętujemy 50. rocznicę ślubu, czyli tak zwane złote wesele. Recepta jest dla każdego inna. Poznaliśmy się dosyć wcześniej, prawda, przed ślubem. Bo jeszcze pływaliśmy w klubie razem kiedyś. Także wspólne zainteresowania. Wspólne zainteresowania. Jeżeli są w małżeństwie, to też jest bardzo ważne. Wzajemny szacunek, zrozumieć jeden drugiego. Zrozumieć jeden drugiego, a nie za dużo się nie kłócić, ustępować. Bo niekiedy trzeba ustąpić, ale że za dużo nie kłócić. Żeby się kochali i wzajemnie szanowali. Miłość, wierność, uczciwość małżeństwom, prawdomówność, dogadywanie się, wybaczanie się. To jest najważniejsze w życiu, ale najważniejsza jest miłość, miłość i miłość. Małżeństwo to dla nas wielka sprawa. To są nasze dzieci, nasze wnuki. To jest wspaniały okres naszego życia i życzymy, żeby każdy miał taki wspaniały okres, jak byśmy mieli. Przepiękna uroczystość. Spotkania odbywają się w miarę regularnie i może gdzieś tam grozi taka pokusa, nie wiem, pewnej rutyny, no bo znowu 10 czy 8 par, znowu następne pary, następne. Każda z tych osób, każda z tych par to jest konkretna historia życia. To jest 50, może rzeczywiście nawet 60 czy 65 lat życia wspólnej przygody, czasami trudnych doświadczeń, czasami pięknych. I o tym trzeba pamiętać. Te osoby czekały tyle lat na takie spotkanie. Dla nich to jest jedno, jedyne, niepowtarzalne. W Zabrzu bardzo cenimy sobie piękne jubileusze naszych seniorów i te 50-lecia, i te 60-lecia. 65 nawet. Z wdzięcznością patrzymy właśnie na naszych dostojnych Zabrzan, którzy poznali się dopiero co, dziś świętują swoje piękne jubileusze, ale to co najważniejsze, pokazują jak drogowskazy kierunki, którymi warto podążać.